Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 176. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. A dzisiaj mam dla Was ostatni odcinek w roku 2021 i będą to cykliczne, comiesięczne inspiracje grudnia tym razem. Mam nadzieję, że święta upłynęły Wam dobrze, spokojnie i zdrowo i teraz odpoczywacie sobie w oczekiwaniu na nowy rok. Ale życzenia noworoczne złożę Wam na koniec. Jak wiecie, to jest seria odcinków solowych, które zaczęły pojawiać się na początku tego roku, w których podsumowuję poniekąd miesiąc, dzieląc się z Wami moimi przeróżnymi odkryciami, produktami, doświadczeniami i tym, co uważam za godne polecenia. Ale zanim przedstawię Wam moją grudniową listę, mam tradycyjnie taką małą prośbę. Jeśli jesteście stałymi słuchaczami i lubicie ten podcast, to będzie mi bardzo miło, gdy znajdziecie chwilę, aby wystawić mu recenzję w aplikacji Podcasty, czyli na iTunesie. Tam można dać podcastowi wybraną liczbę gwiazdek i napisać kilka słów opinii. Dzięki temu podcast jest dalej polecany, promowany i trafia do nowych odbiorców. Także skóry Wam bardzo za to dziękuję. Na Spotify możecie podcast zaobserwować, a na YouTubie zasubskrybować mój kanał. No i oczywiście leczcie też śmiało na mojego Instagrama Karolina Subańska, bo tam regularnie wrzucam przeróżne treści związane m.in. z tematami, Podcastowymi, i jeśli mnie słuchacie i macie ochotę podzielić się tym ze światem, to śmiało oznaczajcie mnie, udostępniajcie. To też jest bardzo, bardzo, bardzo miłe. Przejdźmy zatem do mojej listy. Bardzo ją lubię. Jest, wydaje mi się, trochę inna niż zwykle i bardzo tematyczna, taka zdrowotna, wellnessowa, odpoczynkowa. Trochę w kontrze do tej gorączki grudniowej. W ogóle mam nadzieję, że. Jakoś już czujecie się wyciszeni po tym, co się działo. Mam wrażenie, że to nie tylko ja tak mam, ale wiele z nas pod koniec roku dostaje takiego małego przyspieszenia i orientujemy się nagle, że za chwilę są święta, wiele rzeczy jest niedopiętych, a my lecimy na oparach. Więc życzę nam wszystkim tego, że ta końcówka roku, właśnie ten okres świąteczno-noworoczny. Może być dla nas idealną okazją do regeneracji że z niej po prostu skorzystamy. O, właśnie tego chciałam życzyć nam wszystkim. Zaczniemy od takiego tematu bardziej zdrowotnego, ale też zdrowotno-jedzeniowego, a mianowicie podzielę się z Wami moim zestawem na przeziębienie. O co chodzi? Otóż w grudniu zopał mnie katar, ukośnik przeziębienie, który jak wiadomo, a w dzisiejszych czasach potrafi bardzo zestresować i ludzie zapominają, że po prostu czasami czujemy się słabiej i to jest normalne i to nie oznacza nic więcej. Kropka, kropka, kropka. I ja też jestem jedną z tych osób, która w sumie od dzieciństwa nie za bardzo brała lekarstwa i jestem zwolenniczką wszelkiego rodzaju natura naturalnych sposobów radzenia sobie z przeziębieniem. Oczywiście, jeżeli jest to jakiś ostrzejszy stan zdrowia, totalnie jestem największą fanką leczenia się normalnymi metodami. Ale z drugiej strony to jest też kwestia słownictwa. Niby dlaczego coś, co zostało opatentowane pokolenia temu ma nie być normalną metodą i ta naturalna jest czasami uważana jako gorsza. Polecam Wam w ogóle właśnie podcast z Żanetą Ochmil, która opowiadała o ziołolecznictwie właśnie jako prekursorze współczesnej farmacji i medycyny. Ale to w ogóle wiecie. Dygresja. Ja zawsze od niepamiętnych czasów, kiedy jestem przeziębiona, no to po pierwsze jem grzanki z czosnkiem, piję napary imbirowo cytrynowe biorę witaminę C i do tego właśnie w grudniu opatentowałam mój zestaw przetrwania. I w jego skład wchodzi olej z czarnuszki, olejki eteryczne i taki bardzo fajny produkt adaptogenowy. O oleju z czarnuszki ja słyszałam od bardzo, bardzo dawna, że jest on świetny na przeziębienia. Jest on też bardzo specyficzny w smaku, więc tak jak na początku myślałam, że będę sobie polewała nim sałatkę, no to to nie do końca tak wygląda, ale przygotowywałam sobie takie szoty właśnie z oleju z czarnuszki, połączonego z wybranymi olejkami eterycznymi, które zarekomendowała mi oczywiście kochana Asia Łożyńska, którą pozdrawiamy, znaczy ja pozdrawiam, bo jestem tutaj sama. I robiłam sobie takie mikstury rano. Potem stosowałam jeszcze te olejki, ale ten olej z czarnuszki wjeżdżał tylko raz. No bo mówię, jakby kwestia smakowa jest tutaj dosyć intensywna. I pomyślałam, że Wam opowiem o nim przez sekundę, bo kiedy przygotowywałam się do tego odcinka, bardzo mnie zaciekawiły te informacje, z którymi się spotkałam, i może tak będzie też w Waszym przypadku. Słuchajcie. Wyjątkowe właściwości zdrowotne oleju z czarnuszki znane są nam od wieków. Już w czasach starożytnego Egiptu ten leczniczy eliksir nazywano złotem faraonów. Fajne, nie? W niektórych krajach wciąż jest on uważany za jeden z podstawowych środków leczniczych, który posiada aż 85% nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz tymochinon, czyli substancję, która wykazuje silne działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, a nawet przeciwnowotworowe. I tutaj mam też taką listę jego działań prozdrowotnych, właściwości prozdrowotnych. Słuchajcie, działanie antyoksydacyjne, immunodulujące. Wow. Nie wiem, czy pamiętacie, miesiąc temu miałam różne dziwne słowa. Dzisiaj naprawdę trzymam poziom. Przeciwalergiczne, jest naturalnym wsparciem dolegliwości układu pokarmowego, ma korzystny wpływ na spadek poziomu cholesterolu oraz cukru we krwi, ma działanie hipotensyjne, właściwości przeciwbólowe i rozkurczowe, przeciwgrzybicze i przeciwpasożytnicze, antybakteryjne, właściwości, uwaga, mukolityczne i potencjalne właściwości antynowotworowe. Ja jestem jedną z tych osób, która rzadko robi porządny research, i jeżeli usłyszę od eksperta, że to się sprawdza, to to mi wystarcza. Ale po pierwsze, nie każdy jest mną, a po drugie, ciekawostek nigdy nie za wiele. Także łyżeczka oleju z czarnuszki to była podstawa mojego szota i dorzucałam do niego po kropelce oleju z kadzidłowca, z drzewa herbacianego i. Z oregano. I teraz króciutko, jeśli chodzi o olej z kadzidłowca, on wspiera nasz układ immunologiczny i nerwowy. I ma też mnóstwo innych funkcji, na przykład kiedy go nakładamy na skórę. Olejek z drzewa herbacianego to przede wszystkim funkcja oczyszczająca. On też znowu nakładany na skórę, na przykład. Jest znany z tego, że działa na trądzik. I olejek z oregano, który z tego co ja wiem jest takim królem olejków w kontekście przeziębień. Także on jest i oczyszczający, detoksyfikujący, wpływa na układ właśnie odpornościowy, na dobre trawienie, na układ oddechowy i zawiera bardzo dużo antyoksydantów. I teraz tak myślę sobie... Chyba lubię sobie utrudniać życie, bo część z tych notatek, które zrobiłam są po angielsku i <noise> staram się mówić płynnie i naturalnie, jednocześnie to tłumacząc, także trzymajcie za mnie kciuki. No, w każdym razie shot wyglądał w ten sposób i potem w ciągu dnia na łyżeczce jeszcze po kropelce każdego z tych olejków jeszcze sobie brałam przynajmniej z dwa razy. Tak jak mówię, rekomendacja czy ci Asi, która, czy śmieję się oczywiście, Asi Łożyńskiej, która jest no, ekspertką działania właśnie Pracy z olejkami eterycznymi. Natomiast jeszcze jednym produktem, o którym Wam powiem, jest taka mieszanka adaptogenów polskiej marki Mothers Protect. I jest to czarodziej. To jest połączenie adaptogenów, które wspiera przystosowanie organizmu do ekstremalnych i stresujących warunków. Więc ja uważam, że zdecydowanie przeziębienie jest ekstremalnym warunkiem, bo ja. Bardzo rzadko choruję i też trochę śmieję się, że mówiłam bardzo długo pod koniec listopada, że, że nigdy nie jestem przeziębiona i, i trochę jednak. Ym, Wykrakałam, chociaż nie lubię wierzyć w takie zabiegi, ale coś w, tym, coś w tym jest. I na stronie, właśnie Mother's Protect, jest napisane, że jest to szczególnie polecane dla osób, które prowadzą intensywny typ życia, dla pracowników umysłowych wyższego szczebla, zawodowych i półprofesjonalnych sportowców, słuchajcie. A ja bym dopisała dla osób z Katarem i mamy tam mnóstwo fajnych, mnóstwo fajnych składników, które. Wspierają nasz organizm. I tylko Wam szybko przeczytam, bo te nazwy są super śmieszne. Więc jest y, szczodrak krokoszowaty, jest różeniec górski, jest rejsi, który akurat znam. Uwaga, eleuterokok kolczasty. O, i tyle. No także, y, także takiego, tego czarodzieja brałam sobie po kilka kropli dziennie parę razy w ciągu dnia i mogę spokojnie powiedzieć, że moje przeziębienie skończyło się po trzech dniach i w sumie z każdym dniem było coraz słabsze, nie pozwoliłam mu się rozwinąć. Nie wiem, czy to jest dla Was użyteczna informacja, ale mam wrażenie, że mnóstwo ludzi choruje i czasami nie wiemy, jak zadbać o swoje zdrowie, więc taka mała um, notatka ode mnie. Notatka głosowa oczywiście. Kolejną rzeczą na mojej liście jest herbata. I to jest herbata, którą odkryłam chyba w listopadzie i zapomniałam Wam o niej powiedzieć, więc proszę o to, mamy ją w kolejnym miesiącu. Jest to herbata z liści lotosu. Historia jest taka, że dostałam tę herbatę dawno, dawno temu, ale zupełnie nie wiedziałam, co to jest, jak smakuje, skąd to się wzięło, więc chyba to jest ludzkie, że zostawiłam ją gdzieś z tyłu szafki byłam nią zupełnie niezainteresowana. I teraz ważna informacja na mój temat: to to, że bardzo nie lubię fusów od herbaty, ponieważ wyrzucanie ich. I sprzątanie potem, nie wiem, dzbanka, kubka, bardzo mnie yy, denerwuje. Nie wiem, każdy ma chyba jakieś swoje takie dziwactwa. No nie używam torebek, w sensie herbat w torebkach w domu, tylko zawsze zaparzam w dzbanku. No i po prostu te fusy są takim, no takim problemem, można, można tak powiedzieć. I wyobraźcie sobie, że wpadłam na to, że przecież jak mam herbatę z liści lotosu, to może się okazać, że to są duże liście. Dzięki czemu sprzątanie takiego filtra będzie o wiele łatwiejsze. I tych fusów będzie mniej, no bo wrzucam tam kilka liści i gotowe. Tak też się stało, więc jakby tutaj moje lenistwo i wygoda zadecydowały o tym, by rozpocząć swoją przygodę z herbatą z liści lotosu. I najśmieszniejsze jest to, że zupełnie nie wiedziałam jakie ma właściwości i zaparzyłam ją sobie wieczorem i się stresowałam, że nie zasnę, bo się okaże, że to jest jakaś w ogóle wiecie, hierba nowa. Ale na szczęście nie. Po pierwsze w ogóle jest bardzo dobra i delikatna i mega mega mi smakuje, ale powiem wam, że źródła naukowe donoszą iż liście lotosu o niezwykłym znaczeniu mają niezwykłe znaczenie religijne dla hinduizmu i buddyzmu, są często stosowane w kuchni azjatyckiej i jako składnik kulinarny. Znane są od czasów starożytnego Egiptu, gdzie cenione były ze swoje właściwości zdrowotne. To jakaś taka jakieś mamy motyw przewodni z tym Egiptem. W każdym razie po usłyszeniu i sproszkowaniu przyrządza się z nich herbatę, która ma szereg właściwości zdrowotnych. Muszę zrobić małą przerwę, słuchajcie, bo. Nie wiem, ktoś pod moim blokiem puszcza Last Christmas tak głośno, że miałam teraz. rozkminę. Czy Wy to słyszycie? Ale chyba tego nie słyszycie. Jednak bardzo mnie to rozbawia. Jest to też rozczulające, więc damy radę. Wracając do tych liści lotosu i do tej herbaty z lotosu, to mam informację, że zwiększają przepływ krwi i obniżają jej ciśnienie, redukują uczucie niepokoju i objawy stresu, wspomagają pracę wątroby, regulują poziom cukru we krwi, mają właściwości antygrzybiczne i przeciwbakteryjne, leczą problemy żołądkowe, poprawiają metabolizm oraz pomagają zrzucić zbędne kilogramy. Super. Super, pyszne, zdrowe i bardzo dobre właśnie jako wybór napoju bezkofeinowego, pitego wieczorem. No moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo fajna polecajka. Jeszcze jedną rzeczą z Doliny Napojów, choć ona trochę idzie w kontrze, ta pozycja do tego, co się będzie dalej działo w naszych inspiracjach, ale skoro mówimy o herbacie, to pomyślałam, że wspomnę na sekundę o kawie, bo. Nie wiem, czy pamiętacie odcinek z Kubą Świątkiem o kawie specialty, ale Kuba mi wtedy zarekomendował zamówienie sobie mojego flata, czy tam flat white w sensie, czy, czy cappuccino, nie klasycznie na espresso z Brazylii. Tutaj to jest bardziej informacja dla osób wkręconych w kawę i też pijących kawę. Na mieście, ale pomyślałam, że się podzielę. Kuba powiedział, że poleca mi właśnie zamiast klasycznego espresso na Brazylii, zapytać w kawiarni, czy mają na espresso jakąś kawę z Afryki, na przykład z Etiopii, bo jest to bardziej owocowa kawa, tam są bardziej owocowe, kwiatowe nuty. I powiedział, że jeżeli wezmę sobie taką kawę właśnie na mleku owsianym, to będzie ona smakowała trochę jak jakiś. Jogurt z owocami. I ja to zrobiłam, słuchajcie. Zamówiłam tę kawę, zamówiłam cappuccino na Etiopii. I ta kawa smakuje jak jakaś tarta owocowa, sernik, budyń owocowy. Nie wiem, to jest jakieś odkrycie, więc jeżeli chodzicie do kawiarni specialty, totalnie spróbujcie tego. Ja akurat mam niedaleko do ministerstwa kawy w śródmieściu i tam jej próbowałam, ale jeżeli odnajdziecie. Ten wariant, gdzie indziej w Warszawie, napiszcie mi wiadomość na Instagramie, serio. Bo wiem, że na pewno serwują to w typice, ale tam niestety rzadko bywam, więc jeżeli znacie jakąś miejscówę, to koniecznie, koniecznie się podzielcie, bo to jest moje odkrycie i serio, wracam na tę kawę non-stop, bo jest takim moim cudownym deserkiem. No dobrze, ale kawa nas pobudza, a my się chcieliśmy wyciszać herbatą z lotosu, więc przechodzimy dalej. Rzeczą, którą Przetestowałam w tym miesiącu, bo miałam ją, słuchajcie, u siebie w szafce też bardzo, bardzo, bardzo długo, jest suplement, który się nazywa Rest Me. Ja stosuję suplementy z Half Lapsu, od początku Half Lapsu, tak, od lat, ale w grudniu po raz pierwszy sięgnęłam właśnie po Rest Me, dlatego, że. Wtedy, kiedy byłam przeziębiona, obawiałam się o jakość mojego snu. Zresztą wiecie, jak to jest. Jak się źle czujemy, często nie możemy spać, budzimy się w nocy i też potrzebowałam być w pełni zmobilizowana, ponieważ słuchajcie, udało nam się nagrać wszystkie odcinki na styczeń jeszcze z nadprogramowymi, także. Absolutnie nie wchodziło w nie wyspanie i zażyłam rest. Me. I powiem Wam szczerze, jestem naprawdę zachwycona. Jest to mieszanka suplementów. Oczywiście wszystkie suplementy Health Lapsu, te, o których ja mówię, one są, one są cruelty free, one są wegańskie, one są z najwyższej jakości składników, oni też mają super eko opakowania, więc jakby to jest firma, która. Naprawdę spełnia wszystkie standardy i jest to suplement, który daje nam ukojenie i wyciszenie, zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia, ułatwia zasypianie i poprawia regenerację podczas snu. I mamy tam takie składniki jak ashwagandha. Melatonina, zielona herbata, i teraz muszę po prostu oko w rękę wziąć, jak to mówi się w mojej rodzinie, męczennica cielista, że po prostu te nazwy to jest hit, chmiel zwyczajny, witamina B6 i kozłek lekarski. Także jest to mieszanka bardzo naturalna. I powiem Wam szczerze, kiedy brałam to, oczywiście zgodnie z instrukcją na opakowaniu, to było jakieś dwie godziny przed snem, naprawdę czułam się wyciszona. Spokojna i senna w takim dobrym tego słowa znaczeniu, i jednocześnie, oczywiście, ten sen był taki pełny i nieprzerwany, ale też rano czułam się bardzo dobrze. Nie sprawiało to, że y, czułam zmęczenie po przebudzeniu. Jeżeli kwestia zasypiania czy wysypiania się jest dla Was y, trudna i szukacie pomocy, to mogę powiedzieć, że ten suplement działa, a dodam, że jestem często mało wrażliwa. Na różnego rodzaju suple, a tutaj naprawdę widziałam, widziałam efekty, także polecam. I druga rzecz, też bardzo, bardzo, bardzo pokrewna i też duże odkrycie to jest pozycja do zasypiania. I teraz znowu robimy tło. Także ta pozycja do zasypiania jest czymś, czego nauczyłam się podczas praktyki. Medytacyjnej, ale właśnie tam powiedziano mi o tym, że jest pozycja, która ułatwia nam wyciszenie i potencjalnie również lepsze zaśnięcie i w ogóle lepszy sen. Jest to spanie na plecach z poduszką pod kolanami. Wygląda to dokładnie tak, jak właśnie opisałam. Ja nigdy nie zasypiałam na plecach, ale powiem też szczerze, że odkąd śpię na poduszce z plantule, o której mówiłam miesiąc temu, jest to o wiele, o wiele łatwiejsze, bo ona nam pięknie tę głowę trzyma. Ona nam nie przesuwa się na boki. I kładę sobie poduszkę pod kolana i leżę po prostu na plecach. Jeszcze sobie kładę opaskę, taką obciążającą opaskę z plantule na oczach. Więc po prostu jestem trochę jak taki mem, jakaś po prostu wizytówka wellnessu. Ale powiem szczerze, to naprawdę działa. I o co tutaj chodzi? Z tego, co sobie sprawdziłam, to... Po pierwsze, jest to w ogóle lepsza pozycja dla naszego kręga, kręgosłupa, ale chodzi tutaj o to, że nasza krew lepiej krąży. Czyli kierujemy ją z naszych nóg i dolnej części ciała do naszych organów i w stronę naszego serca. I jako osoba, która była zawsze totalną ignorantką, jeśli chodzi o biologię, to więcej wam nie powiem, ale to chyba sugeruje, że ma to działanie, które. Lepiej wycisza i regeneruje nasz organizm. Mam tylko taką notatkę, że nie jest to pozycja dobra dla kobiet w ciąży, ale polecam Wam wypróbować i koniecznie dajcie znać, czy też zrobiło to dla Was taką różnicę, bo ja tak zasypiam każdego dnia i polecam. Skoro już się wyciszamy, skoro dobrze zasypiamy, to jeszcze trzeba mieć w czym spać. I chciałam Wam powiedzieć o mojej nowej piżamie, którą, uwaga, mam na sobie, dlatego, że to jest piżama, w której czuję się jak w jakimś nowojorskim penthouse'ie. I nie wiem, czy to dlatego, że oglądałam ostatnio mnóstwo seriali o Nowym Jorku, czy po prostu jest to bardzo przypadkowe i losowe porównanie. Niemniej jest to piżama marki Fallen Novelty, wykonana w 100% z tkaniny bawełnianej z certyfikatem Oekotex Standard 100. I jest to nowa polska marka. Z tego co wiem, to jest pierwsza kolekcja, pierwszy drop. Ja mam taki zestaw z koszulą z długim rękawem i ze spodniami z długim, ręk z długim, tak, spodnie z długim rękawem. Spodnie z długimi nogawkami białe. Ale one są w kilku takich klasycznych kolorach i w paru shapeach. I ciekawostka jest taka, że ta nazwa Fallen Novelty, ona jest taka podniosła dla mnie, odnosi się do zapomnianej spuścizny dawnych lat. I nawiązuje do chęci wydobycia z minionych dekad tego, co dobre, doskonałe i potężne, oraz do zaktualizowania i unowocześnienia manifestu przeszłości, aby stworzyć dar dla przyszłych pokoleń. Bardzo poetycko to zostało powiedziane. W każdym razie piękna jakościowa piżama, bardzo cudownie oddychająca, wygodna, mięciutka. Polecam. Dziękuję. Jeżeli jesteście ze mną od dłuższego czasu, czyli chociażby od roku, od odcinka podsumowującego 2020, to słyszeliście już z moich ust o platformie Tubi Magnetic. Jest to taka Społeczność, taka platforma subskrypcyjna, samorozwojowa, której jestem członkinią od lat i która bez wątpienia mogę powiedzieć zmieniła moje życie. I w grudniu dołączyłam do takiego ich wyzwania grudniowego, które bardzo chciałabym wam polecić, Pomimo że oczywiście czasu nie można cofnąć i nie dołączycie do niego od nowa, ale jest to może pewna lekcja i pomysł na kolejne lata. Generalnie chodzi o to, aby refleksje nad... Starym rokiem, rozpocząć już na początku grudnia, wtedy zebrać wszystkie przemyślenia, lekcje, osiągnięcia i zacząć zastanawiać się, co poszło tak jak chcieliśmy, co poszło inaczej i czy możemy wskazać, z czego to wynikało, i zastanawiać się powoli, spokojnie nad tym, czego oczekujemy od siebie w nowym roku i co chcielibyśmy. Osiągnąć, bo wydaje mi się, że sama jestem tutaj winna, że my często w ostatniej chwili bierzemy się za takie podsumowania i już chcemy wskoczyć w nowy rok jako nowa wersja siebie. I to wyzwanie nauczyło mnie, po pierwsze, właśnie, że fajnie jest poświęcić temu więcej czasu, po drugie, super jest zacząć wprowadzać te zmiany na przykład w naszych przekonaniach, w naszych nawykach. W naszym myśleniu już w grudniu, a nie czekać na to, że nagle wybije 12-1 stycznia i jesteśmy nowymi osobami. Ja w ogóle w tym roku odchodzę od postanowień noworocznych, tylko wszystko to, co potencjalnie chciałabym zmienić, zaczynam powolutku wprowadzać już teraz. A nowy rok chcę zacząć z pewną intencją, ale nie z taką dużą presją zmian na tych przeróżnych, przeróżnych płaszczyznach. I teraz jeszcze jedna rzecz, która, która wpłynęła mocno na moją jakość życia w grudniu i myślę, że tak już też będzie, to są codzienne medytacje. Ja też medytuję od lat, ale w grudniu zaczęłam medytować codziennie właśnie z tą platformą Tubi Magnetic. Polecam wam strasznie, ale to jest też płatne, i myślę, że jeżeli włączycie sobie jakieś inne medytacje, będzie równie spoko, albo zaczniecie sobie. Słuchać Tubi Magnetic to jest taki podcast, nazywa się Expanded. Ja od niego zaczęłam i dopiero z czasem zdecydowałam się dołączyć do tego modelu subskrypcyjnego. W każdym razie, ja zaczynam każdy dzień jeszcze w łóżku od właśnie takiej medytacji 20-minutowej, którą kończę journalingiem, czyli pisaniem, i powiem Wam szczerze, że. Widzę tak niesamowite efekty i ma to tak duży wpływ na moje samopoczucie i też na ilość różnych takich małych przełomów i refleksji w moim życiu z dnia na dzień, że polecam Wam to naprawdę bardzo. Ale podsumowując, przede wszystkim warto już. Robić sobie takie podsumowanie roku na początku miesiąca. Warto nie oczekiwać zbyt wiele od 1 stycznia, warto wprowadzać te zmiany od razu i robić to w taki sposób, że przyglądamy się rzeczywiście temu, co nas doprowadziło do tego, gdzie jesteśmy i jakie możemy wyciągnąć z minionego roku wnioski. Plus poranna medytacja, bardzo, bardzo Wam polecam. A po porannej medytacji staram się Każdego dnia staram się słowo klucz, bo na przykład dzisiaj tego nie zrobiłam. Byłam zbyt podekscytowana tym, że siadam do nagrania tego. Jest to praktyka jogi. Dla mnie idealnie ma ona tak między 20 a 30 minut. Nie jestem z tych osób, które mogą iść na duży trening od rana, bo ja rano przede wszystkim chcę zjeść śniadanie. I czasami tak jest, że podrzucam Wam jakieś wybrane przeze mnie treningi, konkretne po prostu nagrania z YouTube'a, bo uważam, że są super, i wiem, że też jest trudno wybrać sobie coś w, tak, nie wiem, w takim morzu po prostu kontentu, jaki mamy na YouTube'ie darmowego, co jest w ogóle ekstra. Wiadomo, jakby darmowe treningi, no to jest niesamowite błogosławieństwo. No ale ja zrobiłam już sporo tych, tych praktyk i myślę, że mogę Wam polecić coś fajnego ode mnie. Dwie moje ulubione anglojęzyczne joginki, to jest yoga with Adrian, kultowa znana, i druga to Katmefan, też o której Wam mówiłam, i jeśli chodzi o Adriankę, to polecam wam morning yoga, która jest chyba z tego roku. Bardzo fajna, 20-minutowa praktyka. Nie jest taka łagodna, jest po prostu o, wspaniała, polecam bardzo, bardzo, bardzo. Plus jest też zrobiona. Niedawno, a ja powiem wam szczerze, lubię, kiedy jest ładny kadr, taki y, up to date, że tak powiem, a nie jakiś przedpotopowy filmik. Mm, ale to takie też moje kolejne dziwactwo. A druga y, to jest turbowiniasa, katmefan i to jest śmieszne dlatego, że jak ja to włączyłam, to myślałam, że będzie taki wiecie wycisk jogowy. Ona powiedziała, że to nie jest taka power winiasa, tylko że pomimo, że można się wydawać, właśnie że turbo jest jeszcze bardziej intensywne niż power, to w turbowiniasie chodzi o to, że to jest y, krótka praktyka, która ma w sobie wszystkie elementy pełne Winiasy. i dla mnie to jest ekstra, um, też w ogóle wstęp i zachęcenie, no bo to pokazuje, że jest to ogólnorozwojowy, kompletny trening, tylko w takiej wersji kapsułowej. Jak wiecie, ja uwielbiam wszystko upraszczać i mieć właśnie w wersji w pigułce. Także to jest taka winiasa w pigułce. Wszystko Wam oczywiście. Podlinkuję. No i tak jak powiedziałam, po jodze jest śniadanie, więc co prawda tych rzeczy raczej na śniadanie nie jem, ale chciałam Wam powiedzieć o cudownej marce, którą może już znacie, bo ona jest na rynku od lat. To są Wege Siostry, które tłoczą sery wegańskie z nerkowców i ze słonecznika. I szczególnie już od wielu miesięcy moje serce skradł ich serek z czarnuszką. On smakuje jak taki serek topiony, ja kocham czarnuszkę, więc on jest naprawdę, on jest po prostu wybitny do jakichś wrapów, do kanapek, no, nawet do sałatki, do wszystkiego. Bardzo, bardzo Wam polecam. I ostatnio ja spróbowałam ich parmezanu. No i wiadomo, no, czemu stosujemy parmezan? Bo on jest przepyszny, umamiczny, słony. I właśnie ten ich parmezan, on jest zarówno w wersji nerkowcowej, jak i w słonecznikowej. Jest takim podbijaczem smaku, że po prostu każdy najbardziej, wiecie, plain Jane, makaron z sosem, nie wiem, szpinakowym, pomidorowym jakimkolwiek, no, wchodzi na wyższy level, także naprawdę was zachęcam i akurat ja próbowałam tego ich parmezanu paprykowego. Jest super, co ciekawe, ich produkty są dostępne, wiadomo, i online można je zamówić. Zawsze polecam w ogóle kupować u producenta, więc online ulasek jak najbardziej dwa, mnóstwo sklepów ze zdrową żywnością, trzy, w Lidlu. To jest ekstra w Lidlu, dostaniecie wege siostry, także wspaniała wiadomość. Na koniec dział kulturowy. Mam dla Was książkę i dwa seriale. Już kończymy powoli. Pierwsza rzecz to jest książka, której jeszcze nie skończyłam, ale może to, że o niej mówię, zmotywuje mnie do tego, żeby w końcu ją skończyć. Jest to książka, która jest też trochę kultowa. Jej autorem jest znany Tim Ferriss. On jest znany z takiego środowiska biznesowo-coachingowego, a pozycja ma tytuł Four hour Work Week, czyli 4-godzinny tydzień pracy. I to oczywiście jest dosyć um, utopijne i wyidealizowane i specjalnie taki kontrowersyjny um, tytuł i koncept tego 4-godzinnego tygodnia pracy, ale generalnie jest to książka, która mówi o tym, że. Każdy z nas, niezależnie od tego, czy jest samozatrudniony, czy jest pracownikiem, może zoptymalizować swój czas pracy i pracować mniej i na pewno pracować więcej zdalnie. No akurat okres pandemiczny nam to bardzo um, pokazał, ale wydaje mi się, że kluczowym przesłaniem tej książki jest to, że czas najwyższy zmienić naszą relację z pracą, bo my często Zachowujemy się tak, jakbyśmy się urodzili po to, żeby pracować i ewentualnie odpoczywać od pracy. A on w bardzo zabawny i obrazowy sposób pokazuje nam, że życie jest od tego, żeby żyć, żeby żyć dla siebie, żeby robić ekscytujące rzeczy, żeby sobie dogadzać, żeby się relaksować, żeby mieć zabawę, a przy okazji Pracować po to, by móc to życie wieść właśnie w takiej formie. I to jest dla mnie coś pięknego. Ja sama dużo pracuję i też bardzo to lubię, ale traktuję odpoczynek jako wytchnienie, by móc wrócić do pracy. A tutaj chodzi o to, żeby to całkowicie, tą soczewkę obrócić. Także, oczywiście, jest tam dużo takich wątków um, filozoficzno- Światopoglądowych, ale jest tam mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo porad biznesowych. Jest to książka jednak biznesowa. On wprost mówi, jak te prace trochę przetasować, jak to przeorganizować, i jest to duża, duża baza wiedzy, tak jak powiedziałam, biznesowej, także polecam. Teraz zapowiedziane seriale. Serial, który po prostu podbił moje serce to jest serial The Morning Show, to jest serial, który chciałam obejrzeć od bardzo dawna, ponieważ jak wiecie dla mnie obsada jest bardzo ważna, wychowana po prostu na Hollywoodzkich produkcjach, byłam bardzo podekscytowana, że jest serial, w którym gra Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell i moim zdaniem w ogóle gwiazda serialu, czyli Billy Crudup, także chyba czyta jego nazwisko. Jest to serial amerykański produkcji Apple TV, przynajmniej jest emitowany na Apple TV i jego premiera odbyła się 1 listopada 2019. Jako, już nie miałam Apple TV, to odkładałam to na później, a teraz stwierdziłam, że po prostu strasznie chcę obejrzeć ten serial. Wyszedł już teraz drugi sezon. Jest to serial o programie porannym The Morning Show, bardzo znanym w amerykańskiej telewizji, w którym dochodzi do skandalu. Dużym wątkiem który stanowi tło tej historii, jest kwestia wykorzystywań wykorzystywania, tak chcę powiedzieć mnogiej, seksualnych i naruszenia po prostu pewnych standardów i norm moralnych odnoszących się do wykorzystania seksualnego właśnie w środowisku pracy. Nawiązuje to oczywiście do całej sytuacji mitu. Ale jest tam bardzo wiele różnych wątków, takich polityczno-społecznych, pokazanych. I to, co mnie najbardziej urzekło w tym serialu, oprócz tego, że jest arcyciekawy i świetnie zagrany, to to, że dzięki poznaniu perspektywy przeróżnych bohaterów, my przez cały ten czas wyrabiamy sobie przeróżne opinie na temat sytuacji, czasami usprawiedliwiając czyjeś czyny. I czujący empatię wobec osób, które możliwe, że zrobiły coś nie tak, przez co widzimy, jak bardzo niejednoznaczny i wielowymiarowy jest to problem. Opowiedziałam o tym trochę tak dookoła, bo też nie chcę Wam tutaj niczego zaspoilerować, ale jest to bardzo ciekawie, złożenie opowiedziana historia. Jestem pod ogromnym, ogromnym wrażeniem. Ostatni odcinek po prostu obejrzałam z zapartym tchem, z bijącym sercem. I się popłakałam i po prostu uwielbiam ten serial. O ile mogę tak powiedzieć, choć, bo jest to bardzo ciężki temat. Zaczęłam teraz drugi sezon. Nie jestem przekonana. Raczej bym obstawiała, że jest zrobiony jakby na fali popularności pierwszego sezonu. Ale to nie umniejsza tej niesamowitej produkcji The Morning Show 1. Polecam. Warto choćby dlatego ściągnąć Apple TV i chyba na 7 dni jest darmowe. I drugi serial, którym zakończymy dzisiejszy odcinek, to jest plotkara 2.0. <gry> ja byłam fanką plotkary w dzieciństwie, obejrzałam każdy odcinek, byłam po prostu zakochana w Nowym Jorku, w bohaterach, chciałam być jak Serina van der Woodsen i po prostu pff, najchętniej bym wskoczyła na plan zdjęciowy. Więc jak usłyszałam, że jest nowa plotkara, byłam przeszczęśliwa. Oczywiście trochę niepocieszona tym, że. Obsada jest zupełnie nowa, historia jest zupełnie nowa, bo no, dzieje się to odpowiednio później, wiele, wiele lat później. I parę odcinków zajęło mi, no tak jak chyba przy każdym serialu, no, trzeba jakąś tam relację sobie zbudować z tymi bohaterami, przyzwyczaić się do nich, polubić ich i chcieć ich znowu widzieć. Nie byłam przekonana też do tego, że jedna z bohaterek jest influencerką, jest to pokazane w taki sposób, że no... No, jest taki, jest taka refleksja i cringe mały. Niemniej uważam, że serial jest super. Właśnie porusza też wiele współczesnych tematów, jest na bieżąco, ale nie robi tego w sposób ani moralizatorski, ani jakiś taki spłycony i w stylu nowego seksu w Wielkim Mieście. To taka mała notatka ode mnie. Uważam, że są bardzo fajne postacie, bardzo potrzebne w dzisiejszym świecie. Też wielowymiarowe, jest super zagrany, są, jest piękna moda, piękni ludzie yy, i jest też bardzo, bardzo ciekawy. Uważam, że super historia na te czasy. Wiadomo, no, oni grają tam 16 a zachowują się jak dwudziestoparolatkowie, ale stwierdziłam, że to jest normalne, bo ten serial oglądają pewnie ludzie około 30, którzy znają starą plotkarę. Więc yy, tutaj może być taki mały, mały dysonans, ale nadal bardzo, bardzo, bardzo polecam. Kochani, to są już wszystkie moje inspiracje grudniowe. Na koniec chciałabym Wam życzyć przede wszystkim spokojnego i dobrego wejścia w nowy rok, dobrego przede wszystkim dla siebie. Zachęcam Was do nierobienia postanowień noworocznych, a bardziej właśnie mm, chwili, do chwili refleksji nad minionym rokiem i zasiania takich ziaren intencji na nowy rok. To, co Wam. Bardzo polecam robić, to jest taka moja mała tradycja, którą kultywuję od kilku lat: to wybranie sobie słowa przewodniego na nowy rok. Takiego jednego słowa, takiej jednej myśli, takiej jednej mantry, która będzie Wam przyświecała, bo nie ma co zrzucać na siebie zbyt dużej presji, a jeżeli jakieś słowo bardzo z nami rezonuje i do nas przemawia, to myślę, że będzie miło mieć go za swojego towarzysza w nowym roku i, i powiem Wam od siebie, że w 2020 moim słowem był self -care. w zeszłym roku moim słowem był proces, a w tym roku moim słowem jest przyjemność. Chcę się skupić na przyjemności, na zabawie, na tym, co sprawia mi frajdę i odkryć w sobie trochę takie wewnętrzne dziecko. To było dosyć osobiste, że się tym z wami podzieliłam, ale pomyślałam, że to może was zachęci do zrobienia czegoś podobnego, i też, jako że słuchaliście do końca, to stwierdziłam, a, podzielę się. Chciałabym, abyśmy weszli w ten rok z takim poczuciem, że mamy w sobie sprawczość i on może być naprawdę taki, jaki chcemy, żeby był. Jednocześnie pamiętając o tym, że jest mnóstwo rzeczy, na które nie mamy wpływu i warto jest wtedy odpuszczać. Bardzo Wam dziękuję za bycie ze mną w tym odcinku i w całym roku 2021. Aż się czuję taka lekko wzruszona. Słyszymy się za tydzień w odcinku też takim specjalnym, solowym, bo to będą inspiracje roku, takie The Best of 2021. Bardzo cieszę się, że będę mogła się z wami znowu podzielić tymi moimi wszystkimi najważniejszymi odkryciami i inspiracjami. Mam nadzieję, że wasza końcówka roku, ostatnie dni będą też bardzo fajne, że będziecie się dobrze bawić, ale przede wszystkim. Odpoczywać. I niech ten rozruch, niech ten początek 2022 będzie po prostu spokojny. I jeszcze raz wielkie dzięki do usłyszenia za rok w poniedziałek o 7 rano na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Cześć!